Szanowni Państwo, radni i pan burmistrz odebrali zaświadczenia. Przechodzimy do punktu trzeciego. Ślubowanie radnych i potem ślubowanie burmistrza. Szanowne koleżanki i koledzy, będzie to się odbywało w następujący sposób, że przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają ślubowanie, czyli dopiero po ślubowaniu Państwo jesteście radnymi. Na razie jesteście pan i pani. Ślubowanie odbyło się w ten sposób, że po odczytaniu roty, którą ja odczytam, wywołani kolejno przeze mnie radni powstają, podchodzą do mównicy, kolejno każdy, i wypowiada słowo ślubuję i można dodać jeszcze tak mi dopomóż Bóg, kto będzie chciał. Tak? Szanowni Państwo, artykuł 23a mówi, jest to nasza rota. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro dla mojej gminy i jej mieszkańców. Teraz proszę usiąść. Teraz będę po kolei odczytywać i Państwo będziecie podchodzić i ślubować. Pani Buchwald Dominika. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Dyzert Krzysztof. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Pani Gaj Anna. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Pani Gzyl Joanna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Hekert Łukasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Juś Marian. Ślubuję. Dziękuję. Pani Kaluga Ilona. Ślubuję. Dziękuję. Pan Kasprzyk Marek. Ślubuję. Dziękuję. Pani Ludwiczak Joanna. Ślubuję. Dziękuję. Pan Łączkowski Tomasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Magdziarek Maciej. Ślubuję. Dziękuję. Pani Markiewicz Bernardeta. Ślubuję. Dziękuję. Pani Meyer Katarzyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Najderek Jerzy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Pius Dawid. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Płachecki Marian. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Szaniawska Buda Justyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pan Trąbczyński Mikołaj. Ślubuję. Dziękuję. Pan Węgleski Bartosz. Ślubuję. Dziękuję. Pani Więcławska Marta. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Pani Wojciechowska Natalia. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. Szanowne koleżanki i koledzy, teraz mogę już mówić koleżanki radne i koledzy radni. Od tej chwili jesteście radnymi i wiem i jestem przekonany o tym, że będziecie robić wszystko dla dobra mieszkańców i dla dobra naszego miasta i naszej gminy. Serdecznie wam wszystkim gratuluję przy okazji. W punkcie czwartym mamy ślubowanie burmistrza. Bardzo proszę burmistrza elekta Michalaka. Wstajemy.
obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Szamotuły, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i dla pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Przywitaliśmy nowego burmistrza. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować burmistrzowi Kaczmarkowi za te 15 lat współpracy. Panie burmistrzu, współpraca z panem była dla mnie zaszczytem, naprawdę. Bardzo panu teraz dziękuję za wszystko, co pan zrobił dla Szamotu. Szamotuły zmieniły się. Myślę, że wszyscy to widzą przez te 15 lat. Panie burmistrzu, życzę panu na tym wolnym już, będzie pan wolny od polityki, od wszystkiego, od burmistrzowania tutaj, miłego wypoczynku i samych dobrych lat i dużo, dużo zdrowia. Mamy tutaj od rady jeszcze dla pana taką tabliczkę, panie burmistrzu, panu Włodzimierzowi Kaczmarkowi z okazji zakończenia 15-letniej pracy na stanowisku burmistrza miasta i gminy Szamotuły. Składamy serdeczne wyrazy uznania za wieloletnią pracę i osiągnięcia w zarządzaniu naszą małą ojczyzną. Dziękujemy za wszelką pomoc i współpracę, która przyczyniła się do udanego współdziałania pana z Radą Miasta i Gminy Szamotuły. Życzymy dużo radości płynącej ze swobodnego dysponowania wolnym czasem oraz realizacji zamierzeń, których do tej pory nie udało się zrealizować. W imieniu Rady przewodniczący Rady Miasta i Gminy Marian Płachecki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te podziękowania. No w tym miejscu chciałbym podziękować wielu osobom, wielu instytucjom, podmiotom za te 15 lat zaufania społecznego, jakim obdarzyło mnie społeczeństwo miasta i gminy Szamotuły. Przede wszystkim chciałbym podziękować, Szanowni Państwo, moim pracownikom, tym, którzy są obecni na sali, ale również tym, którzy pracują w zaciszu biur, ale również tym, którzy już są na emeryturze z panią skarbnik Alicją Kałżyńską na czele. To bardzo dobry zespół i myślę, że trafia w dobre ręce, panie burmistrzu. Wspólnie macie szansę tworzyć bardzo dobry team do dalszego działania. Chciałbym również podziękować wszystkim innym naszym instytucjom z prezesami i dyrektorami na czele spółek komunalnej, sportowej, ośrodka pomocy społecznej. Tu wielki ukłon w kierunku pani dyrektor Iwony Kwatery-Lębicz, nasz nieoceniony i niedoceniony ZKZL, gospodarujący mieniem komunalnym. To szkoły z dyrektorami na czele. To sołectwa z sołtysami, którzy też za chwileczkę pewnie będą stawać w szranki walki wyborczej. Ale chciałbym również podziękować swojej rodzinie, która na tle wielu wyrzeczeń związanych z obowiązkami burmistrza zawsze obdarzała mnie wsparciem i napawała siłą do dalszego działania. Szanowni Państwo, często jestem pytany w ostatnim czasie o sukcesy. Nawet musiałem popełnić pisemną odpowiedź w którymś momencie o moich trzech najważniejszych sukcesach. Z reguły burmistrzowie wymieniają inwestycje najróżniejsze. Ja chciałbym się skupić na tym najważniejszym, który gdzieś tam wymieniłem. Nie chcę mówić o inwestycjach, które Państwo możecie na co dzień zobaczyć, dotknąć. Ja bym chciał powiedzieć o wielkim sukcesie, którego nie idzie zobaczyć. To jest sukces, drodzy Państwo, poznania tysięcy ludzi przez te 15 lat. Ludzi, których, przykro mi to powiedzieć, ale czasami nie poznaję w przestrzeni publicznej, bo nie jestem w stanie spamiętać wszystkich twarzy. Począwszy od pracowników, tych, którzy już są, tych, którzy byli, poprzez mieszkańców naszej gminy, mieszkańców, których w ostatnich latach bardzo mocno przyrosło.
ponieważ gmina dynamicznie rozwija się. To również mieszkańcy naszego powiatu, regionu. To również osoby związane z samorządami w całym kraju. Ale to również przesympatyczni, mili nasi przyjaciele z miast partnerskich, którzy z otwartymi rękoma witają nas zawsze przy okazji zjazdów, które w ostatnim czasie niestety przez pandemię zostały zawieszone tylko do zjazdów online. Mam nadzieję, panie burmistrzu, Wysoka Rado, że będziecie przychylni dalszej realizacji tej fajnej działalności, która trwa od dziesiątek lat. Tak więc to jest mój największy sukces, poznanie tylu ludzi, którzy przynieśli ze sobą dla mnie osobiście i dla nas wszystkich razem mnóstwo dobra, doświadczenia, pomysłów, przyjaźni, sympatii. Za to chciałbym tym wszystkim z Państwa serdecznie podziękować. Życzę panu burmistrzowi, Piotrowi Michalakowi i Nowej Radzie, abyście Państwo podejmowali słuszne, ważne, konieczne, czasami niestety konieczne, ale właściwe decyzje na rzecz naszego samorządu. Żebyście je podejmowali w taki sposób, abyście przy odejściu z tej służby, którą przyszło wam pełnić, a jest to bardzo zaszczytna, bardzo zaszczytna służba, abyście przy odejściu odchodzili z poczuciem dobrze spełnionych obowiązków. Na co dzień życzę zdrowia, które jest niezbędne do tego, aby te decyzje i te cele realizować. Przed gminą, miastem i gminą perspektywa pozyskiwania poważnych środków unijnych. Myślę, że z powodzeniem będziecie Państwo po nie sięgać, tak aby nasza gmina, miasto i gmina Szamotuły mogły rozwijać się na miarę naszych i oczekiwań naszych mieszkańców. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i życzę dalszych owocnych obrad przez kolejne minuty i godziny dzisiejszego dnia, ale również przez kolejne lata tej kadencji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza Michalaka. Tym razem mam małą ściągę, bo to będzie półgodzinne exposé. Dziękuję, bardzo dziękuję ustępującym burmistrzom i byłem już radnym. Dziękuję mieszkańcom za poparcie. Chciałbym, aby to wasze poparcie stanowiło moją siłę w tej kadencji, a głos mieszkańców i wasze uwagi, aby były moją mądrością. Gratuluję wszystkim kandydatom na burmistrza Szamotu na czele z panią radną Joanną Gzyl. Choć nasze ścieżki są wytyczone przez różne terytoria, to jednak wszyscy mamy wspólny cel. Zmiany na lepsze w mieście i gminie Szamotuły. Wykorzystajmy to. To nie jest czas na exposé o planach programowych, dlatego powiem tylko o moim głównym priorytecie. Chciałbym, aby zawsze na tej mojej ścieżce najważniejszy był człowiek. Gratuluję nowym radnym. Pragnę przekazać wam symboliczny prezent. Tutaj może po sesji. Jest to sadzonka drzewa laurowiśni. To jest drzewko bardzo wymagające w uprawie. I taka zapewne będzie rozpoczynająca się ta kadencja samorządu. Wiele będzie od was wymagała. Życzę wam, aby przez te 5 lat to drzewko się mocno zakorzeniło, a jego korona dała mieszkańcom sporo tlenu i wytchnienia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu 6. Jest to wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Szanowni państwo, ja tutaj mam listę, zaproponuję i się będę pytał, czy ktoś wyraża zgodę. Pani Więcławska Marta. Dziękuję bardzo. Pani Ludwiczak Joanna.
Dziękuję bardzo. Pani Kaluga Ilona. Dziękuję bardzo. I pan Łączkowski, radny Łączkowski Tomasz. Dziękuję koleżankom i kolegom radnym. I w tym momencie, szanowni państwo, przystępujemy do głosowania. Kto jest za tym? Chwileczkę trzeba przygotować. Kto jest za tym, żeby radna Więcławska, radna Ludwiczak, radna Kaluga i radny Łączkowski byli z komisji skrutacyjnej? Proszę głosować. Proszę o wyniki głosowania. 18 za, 3 wstrzymujące się. Czyli komisję mamy ustaloną i w tej chwili przechodzimy do punktu następnego. Jest to wybór przewodniczącego. W punkcie A zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego. Bardzo proszę, radna Gaj. Chciałabym zgłosić kandydaturę pani Justyny Szaniawskiej-Budaj na przewodniczącą Rady. Pani Justyna ma bogate doświadczenie, jeśli chodzi o pełnienie funkcji publicznych, a także jeśli chodzi o zarządzanie, które zdobyła, będąc wieloletnią dyrektor liceum w Szamotułach. Ma też ona takie cechy, jak jest bardzo dobrze zorganizowana, otwarta, chętna do dialogu, co myślę, że bardzo pomoże jej w pełnieniu tej funkcji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy radna wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś propozycje? Nie widzę. Zamykam listę. Wobec powyższego mamy tylko jedną osobę. Szanowni państwo, przechodzimy do przeprowadzenia tajnego głosowania. W tej chwili komisja skrutacyjna udaje się do swoich prac, ukonstytuuje się i przygotuje karty do głosowania. A my mamy 15 minut przerwy. Wznawiam obrady po przerwie. Bardzo proszę przewodniczącą komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu, tak? Protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Komisja skrutacyjna w składzie Ludwiczak Joanna przewodnicząca, członkowie komisji Kaluga Ilona, Łączkowski Tomasz, Więcławska Marta. Stwierdza, że wydano 21 kart do głosowania. W głosowaniu tajnym udział wzięło 21 radnych obecnych na sesji. Głosów oddano 21, w tym 21 ważnych, 0 nieważnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamotuły zgłoszona kandydatka otrzymała następujące ilości głosów ważnych. Szaniawska Budaj Justyna Maria 21 głosów za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Bezwzględna większość składu Rady Miasta i Gminy Szamotuły przy obecności 21 radnych wynosi co najmniej 11 głosów oddanych na danego kandydata. Komisja stwierdza, że na przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamotuły bezwzględną większością głosów wybrana została radna Szaniawska Budaj Justyna Maria, za której kandydaturą opowiedziało się 21 radnych. Szanowni państwo, panie burmistrzu, panie i panowie radni, proszę usiąść. Szanowni państwo, jestem, chyba takie emocje mi dawno nie towarzyszyły, powiem szczerze. Jestem pełna wdzięczności za zaufanie, którym państwo mnie obdarzyliście. Będę starała się, bo to taki ogromny zaszczyt pełnić tą funkcję przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Szamotuły, dlatego będę starała się godnie reprezentować państwa. Drodzy państwo, oczywiście liczę na współpracę, liczę na zaufanie, na właściwie
pomoc, wsparcie, ale przede wszystkim na współpracę. Henry Ford mówił, że to, że tutaj jesteśmy, to jest początek. To, że będziemy trzymać się razem, już jest postępem. Ale to, że będziemy ze sobą współpracować, może skończyć się sukcesem. I na to bardzo liczę. Także bardzo Państwu serdecznie dziękuję. I może tak, jak jestem przy głosie, nie wiem, czy tu, czy już mam usiąść na... Tak? Dobrze. W każdym razie bardzo Państwu dziękuję za zaufanie i oddane głosy. W takim razie, drodzy Państwo, właściwie kontynuując, a już powiem szczerze, prawie zamykając Radę, kilka jeszcze takich informacji bardziej porządkowych. W związku z tym, że jest troszeczkę różnych spraw, które musimy uchwalić, proponuję następną sesję za tydzień, 14 maja. I w związku z tym, że chcielibyśmy, żeby to były sesje dostępne dla społeczeństwa szamotulskiego, dla całej gminy, dla wszystkich chętnych, proponuję, żeby te sesje odbywały się w godzinach popołudniowych, 16:30, 14 maja, następna sesja. I drodzy Państwo radni, w związku z tym, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie jeszcze zadecydować, zresztą nie mamy tego w porządku obrad, jak będą wyglądały składy komisji, a jest to dość istotne, stąd też ten termin sesji. Bardzo proszę, jeżeli możecie Państwo i chcielibyście wskazać na pracę w którejś z komisji, żebyście do piątku w tym tygodniu swój akces złożyli do biura rady, tak, w której komisji chcielibyście pracować, tak żebyśmy po prostu mieli już gotowe, przynajmniej częściowo już ustalone składy komisji przed kolejną sesją. Także kolejną sesję, jeszcze raz tutaj powiem, 14 maja o godzinie 16:30, już teraz Państwa zapraszam. Wiem, że głos chciał jeszcze przed zamknięciem tej sesji Pan Burmistrz, także bardzo proszę. Przepraszam, bo to już poza trybem. Bardzo Państwu dziękuję za to jednogłośne głosowanie. Myślę, że ono jest takie symboliczne. Dla nas jest bardzo ważne i mam nadzieję, że utrzyma się taka jedność w Radzie. Chociaż wiadomo, że spraw będziemy mieli wiele i nie zawsze się tak da, ale korzystajmy póki co z tych pozytywnych emocji. I jak mówię, dla mnie to symbol. Bardzo gratuluję Pani Przewodniczącej. Chcielibyśmy też wprowadzić na tej najbliższej sesji taką zmianę, bo tutaj Pani Przewodnicząca mówiła, abyście Państwo składali swój akces, czyli zlikwidować to ograniczenie liczby członków komisji. Tak? Może radni, którzy już byli w poprzedniej kadencji, znają temat. Ja osobiście uważam, że każdy, kto chciałby pracować w jakiejkolwiek komisji, po prostu powinien mieć taką możliwość, a wiemy, że w poprzedniej kadencji tak nie było. Stąd też prośba, żebyśmy mogli to usystematyzować przed tą najbliższą sesją, która będzie już za tydzień, abyście Państwo właśnie złożyli taką swoją deklarację, akces, w której z komisji chcielibyście pracować. I to chyba... Komisja Sportu. I to chyba wszystko na dzisiaj. No, ja mam taką drobną rzecz, może już to nie jest miejsce na tą sesję, a nie, mam bardzo ważną rzecz. Przede wszystkim, przepraszam bardzo, ale wiadomo, że dzisiaj są emocje i te emocje są potrzebne. Aby ceremonii tutaj stało się zadość i chciałem przedstawić oficjalnie mojego zastępcę, była o tym mowa w kampanii, ale to już ten czas minął. Jest z nami pan doktor Szymon Strojny i chciałbym... Pani Szymon, ja się tutaj pokazał wszystkim. I myślę, że to jest też dobry moment. Bardzo dziękuję. Myślę też o takiej drobnej rzeczy tutaj w organizacji, jeśli byście się Państwo zgodzili, tej sali i tych obrad. Mnie zawsze raziło to, że jakby osoby, które przychodzą na sesję i część radnych jest do nich odwrócona tyłem, może byśmy zrobili te stoły do końca i tak, żeby każdy, kto przyjdzie na sesję, mam nadzieję, że będzie zainteresowany nie tylko online, ale ludzie będą tu przychodzić na żywo, dyrektorzy też,
jednostek, szkół, przedszkoli, sołtysi. My się przecież wszyscy możemy przy tym wspólnym stole usiąść i będzie też wygodniej może do notatek, więc jeśli pozwolicie, to ja, pani przewodnicząca, proponuję taką drobną zmianę. Jeszcze raz bardzo państwu dziękuję za ten ważny dzień. Przypominam o moim zaproszeniu dla wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Drodzy państwo, jeszcze, bo tutaj nie powiedzieliśmy o tym, pojawił się pomysł, ale oczywiście do przedyskutowania przez państwa radnych, żeby, bo to są zmiany oczywiście konieczne, statutowe, żeby, takie były sugestie, rozdzielić komisję, znaczy żeby pojawiła się osobno komisja sportu i turystyki, także o tym też proszę pomyśleć i wszelkie sugestie mile widziane do najbliższego piątku. Drodzy państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Węglewski. Szanowni państwo, ja nie mam co prawda kwiatów, ale dziękuję panu Marianowi Pochackiemu za wieloletnie przewodniczenie Radzie Miasta i Gminy Szamotuła. Drodzy państwo, w takim razie pierwszą sesję, zamykam pierwszą sesję Rady Miasta i Gminy Szamotuły. Dziękuję państwu bardzo.